народились ми в Україні, на Поліссі, на Буковині, на Поділлі. To było prawdziwe święto muzyki, tańca i folkloru. Na scenie przed starostwem powiatowym w Sokółce wystąpił ukraiński zespół Dżerelce. W imieniu starosty sokółskiego Piotra Reczko jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na tym pięknym festiwalu. Cieszymy się, że festiwal po raz kolejny gości w Sokółce. Mamy taką nadzieję, że będzie gościł w następne lata. Czy akurat dzisiaj gościmy zespół z Ukrainy, w poprzednich latach mieliśmy zespoły z Czarnogóry. Cieszymy się, to jest ważne. Sami Państwo wiecie, że powiat sokólski jest wielokulturowy. Wielokulturowość jest bardzo ważna i my jako powiat oczywiście chcemy to kultywować. Pragnę powiedzieć, że zespół pochodzi z Charkowa. Charków to jest miasto, które w tej chwili cierpi. Cierpi nie tylko Charków, ale cierpi cała Ukraina. Więc współczujemy w związku z tym dla zespołu, jak również dla wszystkich mieszkańców Ukrainy. I cieszy to, że ta wojna nie zabiła w nich radości, nie zabiła w nich chęci życia. One chcą tu być, chcą tańczyć, śpiewać, radować się, cieszyć się życiem. 40-osobowy zespół Dżerelce to grupa, która od kilkudziesięciu lat popularyzuje ukraiński folklor, kładąc szczególny nacisk na tradycje i historię regionu słobożańskiego. Członkowie zespołu to bardzo młodzi ludzie, których łączy przede wszystkim miłość do tańca, a także ciekawość świata i pragnienie pokazania swojej interpretacji rzeczywistości. W ten czas dzieci odczuwają potrzebę w tym, co oni robią. Бо займаючись народним фольклорним танцем, вони відчувають під собою землю, на якій вони народилися, на якій вони живуть. Вони вірять в цю землю, вони вірять в свій народ і вони вірять в свою країну. В той час діти потребують цього танця, бо для них то є cała ich ziemia i oni wierzą w to, że oni podtrzymują te tradycyjne tańce, tak? I przedstawiając ten folklor i tą tradycję narodową, jakby pokazując tu tradycję, która jest zachowana ukraińska, jeszcze swój region, czują się tacy, że jakby też wnoszą do tego, że oni też coś od siebie dają, żeby w końcu zakończyło się to, co jest złe. Taniec zaraz dopomaga жити цим дітям, творити, відчувати себе потрібними і допомагати своїм батькам. Танець зараз допомагає тим дітям, щоб вірити, жити, допомагати своїм батькам для теж самих себе. Członkowie zespołu mają odwagę konfrontować własną wizję tradycji z opiniami innych, ceniąc możliwość wyrażania szacunku dla historii i przeszłości swojego kraju w sposób, który nie wyklucza nowatorskich interpretacji tradycji, w której dorastali. Dzieci pięknie tańczą, no. Tak, tacy są utalentowani, że naprawdę, no. Muzyka piękna, taka ukraińska, no, taka ludowa, taka jak to kiedyś właśnie. Także super, naprawdę jest super. No. Oczywiście te dzieciaczki są wspaniałe, zdolne, fajne, bardzo. Tylko chwalić. Ten występ mi się bardzo podoba, właściwie tych młodych ludzi. Ile trzeba było wysiłku, wyrzeczeń, żeby dzisiaj tak ładnie zatańczyć. Organizatorem podlaskiej Oktawy Kultur jest Podlaski Instytut Kultury, a współorganizatorami Sokulskiego Koncertu Powiat Sokulski i PEDEK Sokółka.